Dziewiątej
Tysiące mężczyzn wstępowało ochotniczo do Wojska Polskiego. Wpłacono ofiary pieniężne na armię, a poparcie dla władz manifestowały wszystkie ugrupowania polityczne i grupy zawodowe. Wojna z bolszewikami była dobitnym przykładem, że w sytuacji niebezpiecznej dla państwa liczy się wysiłek każdego obywatela. Tymczasem bolszewicy podeszli pod Warszawę. 13 sierpnia 1920 roku rozpoczęły się walki w rejonie Racemina i Ossowa, gdzie poległ bohatersko ksiądz Ignacy Skorupka, kapelan 36. Pułku Piechoty Legii Akademickiej. 3 dni później Wojsko Polskie pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęło ofensywę z Nadwieprza, wspierając obrońców stolicy, którzy bili się pod Racyminem. Polacy odnieśli wielkie zwycięstwo, a bolszewicy w panice zaczęli wycofywać się na wschód. Prezentuj! Na prawo! Patrz! Panie ministrze, dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Głąb, melduje pod oddziały Wojska Polskiego i sojusznicze w gotowości do rozpoczęcia defilady wojskowej z okazji 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej, a także 100. rocznicy wybuchu Powstania Polskiego Śląskiego z okazji Święta Wojska Polskiego. Obecni są też najważniejsi dowódcy rodzajów sił zbrojnych.
jest dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych generał broni Jarosław Mika, dowódca operacyjny rodzaju sił zbrojnych generał dywizji Tomasz Piotrowski, dowódca wojsk obrony terytorialnej generał dywizji Wiesław Kukuła, a także zastępca komendanta głównego żandarmerii wojskowej generał brygady Robert Jędrychowski oraz dowódca garnizonu Warszawa generał brygady Robert Bunt. Szanowni Państwo, na uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Przewadę w przypadku zagrożeń w swej przestrzeni, które dziś ocierają się o wojnę. Szanowni Państwo, 12 marca 1999 roku Polska, Czechy i Węgry jako pierwsze kraje z dawnego bloku wschodniego wstąpiły do NATO. W 2019 roku obchodzimy 20. rocznicę członkostwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. 20 lat obecności Polski w NATO oznaczało dla żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej czas wytężonej służby i dynamicznego rozwoju. Wojsko Polskie było aktywne w tworzeniu struktur bezpieczeństwa NATO i uczestniczyło w wielu misjach wojskowych poza granicami kraju. Przez 20 lat Polska pokonała długą drogę, stając się jednym z liderów w Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przez ten czas zmieniły się również siły zbrojne. Armię nie tylko uzasadniono, ale również zmodernizowano i dostosowano do wymaganych NATO. Nasze wojsko. Dysponuje potencjałem i zdolnością znacznie przewyższoną cenę te, z którymi zaczynaliśmy nasze starania o przyjęcie do sojuszu. Stary sprzęt poradziecki zastąpiono nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę możliwości i potrzeb dużego europejskiego państwa. Konsekwentnie wzmacniamy potencjał sił zbrojnych. Żołnierze to doskonale przygotowani profesjonaliści, świadomi swoich możliwości i roli, jaką pełnią w swoich większych dniach. Generalnego Wojska Polskiego zbliża się już do trybuny honorowej. Już za chwilę opuści swój pojazd i przywita się z żołnierzami biorącymi udział w dzisiejszej defiladzie. Do uroczystości przybył prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda. Towarzyszy szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Rajmund Andrzejczyk.
czołem żołnierze! Oddziały, patrz! Na prawo, patrz! Proporzec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika sił zbrojnych, podnieś! Szanowni Państwo, a już za chwilę, z okazji Święta Wojska Polskiego, 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz stulecia wybuchu pierwszego Powstania Śląskiego, odśpiewany i odegrany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonamy 4 zwrotki. Zachęcamy Państwa do śpiewania razem z nami. Postarajmy się, aby usłyszała nas cała Polska. Z okazji Święta Wojska Polskiego flagę państwową podnieść! Żyjemy, co Biało-czerwone iskry. Zespół wystąpił w składzie 7 samolotów TS-11 Iskra. Ugrupowanie prowadził lider zespołu, kapitan Maciej Kopiel. Oddziały, ostrość! Na ramię, tańcz!
do nogi, kończ! Od oddziały, spocznij! Szanowni Państwo, pododdziały przegrupują się do defilady. W takt marsz już zachodzi czerwone słoneczko. Specjalnie dla Państwa orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego przygotowała aranżację tego utworu, która bardzo dobrze znana jest tu, na Śląsku. Marsz ten śpiewany był podczas pierwszego powstania śląskiego i zagrzewał żołnierzy kowalskich. Obraz tu był Adam Kowalski, wnuk zesłańca 1865. Poeta, żołnierz Letronu, muzyka Piłsudskiego. Napisał wiele bardzo ulubionych i często śpiewanych piosenek żołnierskich. Ostatni wers marsza mówi. Tę piosenkę składali powstańcy. Śląscy szeregowcy. W 19 roczku, w tym wielkim powstaniu, przy jasnym miesiączku. Już za chwilę przed Państwem zaprezentują się wszystkie pododdziały biorące udział w uroczystości. Będziemy się z Panią podniemy do filaru, który będzie się pokazać sprzętu gołowego i kąsienicowego. Szczególnie przy czołgach odkryjemy niesamowite wrażenia. Już za chwilę zaczynamy. Pododdziały w defiladzie prowadził będzie dowódca uroczystości. Pułkownik Leszek Szczeszek. Dla dzieci rozpoczynamy defiladę Wierni Polsce, w której zobaczymy wszystkie pododdziały biorące udział w tegorocznej uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Jest, że w wywiadzie towarzysze orkiestra wojskowa przed Państwem muzyka orkiestry reprezentacyjnej Wojska Polskiego imienia generała Józefa Piłsudskiego pod dowództwem podpułkownika Artura Czereszewskiego. Defiladę rozpoczęli żołnierze ze wszystkich pododdziałów biorących udział w ogromny zaszczyt i wyróżnienie. A przed nami dowódca dzisiejszej uroczystości, pułkownik Leszek Szczesny. Na co dzień dowódca pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, jednostki. A tu za nim maszerują żołnierze kompanii reprezentacyjnych wojsk lądowych. Dowódcą pododdziału jest podporucznik Jakub Stępień. Kolejny pododdział stanowią kompanii reprezentacyjnych sił powierzchni. Dowódcą pododdziału jest kapitan Grzegorz Kosiak. Oraz kompania reprezentacyjna marynarki wojennej. Dowódcą pododdziału jest kapitan marynarki Paweł Margo. Już do trybunału zbliża się pododdział wojsk specjalnych, wyznaczony przez jednostkę wojskową Agat. Z Gliwic jest to najnowsza jednostka specjalna, przeznaczona do wsparcia bojowego Gromu i Formozy oraz jednostki wojskowej komandosu. I przed trybuną honorową wojska obrębocznokomandorowego pod Kołuszczą Piotr Rudawka. Pododdział reprezentujący żandarmerię wojskową. Dowódcą pododdziału jest porucznik Karol Kamiotów. Dowódcą korpusu sztandarowego starszy marszałek Sylwester Robuski. Tu za żandarmerią pododdział reprezentujący inspektorat wsparcia sił zbrojnych. Dowódcą pododdziału jest porucznik Marek Kowalski. Dowódcą korpusu sztandarowego podporucznik Paweł Danielek. Są to żołnierze 11 Dywizji Kawalerii Pancernej. Dowódcą pododdziału jest porucznik Grzegorz Paluch. Dowódcą korpusu sztandarowego podporucznik Rafał Rozek. Kolejny pododdział to żołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą pododdziału jest kapitan Rafał Gaszyński. Podporucznik Tomasz Maszczyk jest dowódcą korpusu sztandarowego. Zbliżają się już żołnierze 16 Dywizji Zmechanizowanej. Dowódcą pododdziału jest kapitan
Michał Olec. Dowódcą wojska sztandarowego poruszył Krzysztof Wigo. Za nim pierwsza pomorska brygada logistyczna z Bydgoszczy do Wysokowieccia jest porusznik Łukasz Pytel, porusznik Karol Ondrej z dowódcą pocztu sztandarowego. Do trybuny honorowej zbliżają się już żołnierze 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Dowódcą podziału jest porusznik Piotr Wojnarowski, dowódcą pocztu sztandarowego od porusznik Damian Główka. A przed Państwem 21. Brygada Strzelców Podkarańskich. Dowódcą pododdziału jest porusznik Konda i Talec, podporusznik Artur Strączek jest dowódcą pocztu sztandarowego. Pododdział to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Dowódcą oddziału jest kapitan Dawid Drusz, dowódca pocztu sztandarowego, to porusznik Tomasz Mączka. Na niebie kolejne
statki powietrzne, które mogą Państwo podziwiać, to cztery śmigłowce W-3 z 7 Dywizjonu Lotniczego w formacji ROM. Po panem dowodzi kapitan Mirosław Kowski. Sokoły to produkowane w Polsce dwusilnikowe śmigłowce wielozadaniowe, które wykonują szeroki wachlarz zadań od wsparcia ogniowego operacji lądowej przez desantowanie, transport powietrzny wojsk i techniki bojowej w rejony trudno dostępne. Państwo, za chwilę pierwszą tradycyjnie orkiestra reprezentacji na Wojska Polskiego pod dowództwa podpułkownika Arkusza, Artura Czereszewskiego, a tamten majorem i młodszy porążek Tomasz Pieczka. A na ciebie przed nami pierwsza mieszana formacja wojskowa, w którym wchodzą jeden śmigłowiec V-8 oraz dwa śmigłowce W-3 z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w wypływaniu Chin. Statki powietrzne tworzące formacje to dwusilnikowe śmigłowce transportowe specjalnie przystosowane do przewozu pasażerów. W przeszłości realizowały zadania powietrzne transportu najważniejszych osób w państwie. Śmigłowce Mi-8 wykorzystywane były do zabezpieczenia wizyt Ojca Świętego Jana Pawła II, natomiast śmigłowce W-3 w czasie Światowych Dni Młodzieży realizowały transport powietrzny Ojca Świętego Franciszka. Ugrupowaniem śmigłowców dowodzi major pilot Michał Makosz. I kolejne statki powietrzne, które prezentują się nad Państwa głowami, to śmigłowiec Mi-14B oraz dwa śmigłowce W-3WEM z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, wykonujące przelot w ugrupowaniu Kin. Statki powietrzne tworzące formację to dwusilnikowe śmigłowce ratownictwa morskiego wyposażone w reflektory i radary poszukiwacze. Prowadzącym ugrupowanie jest komandor podporucznik Ireneusz Steciuk. A przed Państwem trzy śmigłowce. Prowadzącym ugrupowanie jest porucznik Bartosz Gabryszak. Ugrupowanie prowadzi kapitan Konrad Zastarka. W kolejnym przelocie samoloty wyposażone w nowoczesną cyfrową awionikę oraz zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Prowadzącym ugrupowanie samolotów Diamond jest Stanisław Lizak. PZL 130 z 42 bazy lotnictwa Szkocko w ugrupowaniu ROM. Orliki to jednosilnikowe, dwumiejscowe samoloty długośmigłowe podstawowego szkolenia lotniczego. Maszyny charakteryzują się właściwościami lotnictwa pilotażowego. Ugrupowanie prowadzi dowódca zespołu podpułkownik pilot. Oraz ewakuacją rannych. Ugrupowanie prowadzi kapitan Marek Bobak. Trzy napędzie długośmigłowym, które realizują zadania transportu i desantu żołnierzy, sprzętu bojowego i ładunków oraz ewakuacji rannych we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej przez niemal 360 dni w roku. Ugrupowaniem dowodzi podpułkownik pilot Arkadiusz Gołąka. Bazy lotnictwa transportowego wykonujący lot w asyście dwóch myśliwców F-16. Gęstrzeń G-550 to dwusilnikowy samolot turboodrzutowy, dalekiego zasięgu, przeznaczony do przewozu najważniejszych osób państwa. Na pokład może zabrać maksymalnie 16 pasażerów. Przy ograniczonej liczbie pasażerów może dolecieć bezpośrednio z Warszawy na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Ugrupowaniem samolotów F-16 dowodzi podpułkownik pilot Adam Kalinowski. A już za mamy Boeing 737 to dwusilnikowy samolot pasażerski o napędzie turboodrzutowym. Samolot prezentowany jest w okolicznościowym malowaniu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
na statecznego maszyny wygięł wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego, który pod nimi nosi prezentowany statek powietrzny. Ugrupowanie samolotu B-16 dochodzi podpułkownik pilot Arkadiusz Pierwszy. PM-346 Wilk z 41 bazy lotnictwa szkolnego w ugrupowaniu Rąb. Wilki to dwusilnikowe samoloty szkolno-treningowe o napędzie turboodrzutowym. Te miejskie maszyny służą do zaawansowanego szkolenia lotniczego kandydatów na pilotów samolotów wysokomanewrowych. To jest F-16. Ugrupowanie Bielików prowadził kapitan Jerzy Skaliński. Udał pomoc nosić do 4 ton uzbrojenia. Ugrupowanie samolotów to też podpułkownik. Ugrupowanie bezpieczeństwa prowadzi podpułkownik pilot Krzysztof Duda. A już za chwilę formacja złożona z 2 samolotów F-16 oraz samolotu F-35. Rady tej lotniczej. Przed nami zaprezentuje się formacja złożona z 2 samolotów F-15 z sił powietrznych Stanów w asyście polskiego nosiwca F-16. Wystąpią wygrupowane kliny. Teraz było wyjątkowo głośno, można klaskać. Nie usłyszą nas, ale na pewno jeszcze obejrzą. Ugrupowaniem dowodził kapitan pilot Michał Wachałowicz. Szanowni Państwo, a my teraz zejdźmy na ziemię. Rozpoczynamy pokaz sprzętu kołowego i gąsienicowego. Przed Państwem motocykl interwencyjny żandarmerii wojskowej Kawasaki VM 900 Plus. Ustalimy pokaz interwencyjny obelicyjny. Pojazdami kompetencyjne, 3 samochody patrolowo-interwencyjne Volkswagen Transporter T6. Pojazd typu duży furgon przystosowany do przewozu 5 osób oraz transportowania 4 osób, wobec których konieczne jest transportowanie szczególnych środków przymusu. To pojazd interwencyjny pod Polaris przeznaczony do działań w terenie. Zapewniam transport operatorom w czasie szkoleń na biurku oraz umożliwia ewakuację w trudnych warunkach terenowych. Kolejny to samochód interwencyjny lekko wyposażony w sanitarce. Proszę zwrócić uwagę na karty, całości wykonane ze swoim stawem oraz materiałów na kolejny to osoby mamy okresy zobaczyć to pojazd 4-tonowy płac, taki tak dalej 1000 MZ NKS-4-rozmiarowy. Przeznaczony do wykonywania zadań rozpoznawczych w różnych trudnych warunkach terenowych. Zakładami Wojsk Obrony Terytorialnej ze sprzętem zaprezentują się wojska specjalne. Przed nami samochód ciężarowy, przepojazdy jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. Kolejne pojazdy to sprzęt jednostki wojskowej GROM. Rampa szynowa zajmowana samochodzie pod F-50. Rampa umożliwia dostępowanie komandosów bez użycia prawie po wysokości 1,5 metra i zarzuceniu prawie do 12 metrów wysokości. Kolumne wojsk specjalne zamykają opancerzone pojazdy pod kolotem RAP z jednostki wojskowej Agat. Produkowane w kilku wersjach. Wspólną cechą RAP-ów jest zwiększona odległość na wyniki i duża mobilność w trudnym terenie. Zakończyła się prezentacja sprzętu wojsk specjalnych. Przed nami grupa opancerzonych pojazdów transportowych wykorzystywanych w działaniach bojowych. Samochód ciężarowy osobowy wysokiej mobilności HAMF i wersja M1093. A tuż z nami samochód ciężarowy osobowy wysokiej mobilności HAMF i wersja M1043. Na pojazdach widzimy przewodników z drugiego dwóch pasażerów z Nowego Jorku Mazowieckiego. Kolumną pojazdów dowodzi sierżant Piotr Wilk. Kolumną pojazdów w Hamwi dowodzi plutonowy Marcin Żakowski.
platformie systemowej kanał Ruchu. Dwa egzemplarze z grupy wsparcia do budowy Ruchowej Ligi Północ z elektroniczka wywózką Grunę z konstruktorem Julianów Zinc. Szanowni Państwo, przed nami kolejny transporterowy pancerzony Rosomak w wersji bojowej z 30mm armatą MK-44. Dowódcą kolumny jest porucznik Damasy Kawał. Rosomak przeznaczony jest do przewozu drużyny piechoty oraz zwalczania lekko opancerzonych celów przeciwnika w dzień i w nocy. Zarówno w ruchu, jak i na wystawie oraz zwalczania celów powierzchni w głosie. W siłach strojnych Rzeczpospolitej Polskiej znajduje się na wyposażeniu 12 i 17 brygady zmechanizowanych. Transporter opancerzony Rosomak SK-30 wyposażony jest w system bieżowy, z którego wchodzi armatę ponad 30 mm z wyłożnym poprowadzeniem amunicji. W przedniej części transportera umieszczony jest przedział kierowania oraz przedział napędowy, środkowy, przedział bojowy z miejscami bazowymi oraz używą. Transporter ten posiada wszystkie koła napędowe, górki rozrzutowe na dywizyjne, co w polskim żołnierzu w czasie nacji w Afganistanie, wtedy pił po polsku, tu to zmienimy. Wozy dowodzenia na podwoziu kołowym, dwa egzemplarze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa, wychodzi starszy kapel Krzysztof Dudek. A przed nami 8 egzemplarzy z 23 Pułku Artylerii Bolesławica i 100. 122mm wyrzutnia artylerii rakietowej WF-40 Langusta na samochodzie Jelcz. Kolumną Langust dowodzi młodszy krążek Jacek Buchowski.
przeznaczona jest do niszczenia i obezwładniania sił żywych i sprzętu bojowego przeciwnika w rejonach zaśrodkowania i na drogach podejścia. Podobnie jak armata Chłowice Dana, wyrzutnie te wyposażone są w elementy systemu kierowania ogniem COPAS, dzięki czemu współpracują w trybie automatycznym z wozami dowodzenia i środkami rozpoznania. Aktualnie w wozach lądowych znajduje się 3 dywizjony wyposażone w tego typu wyrzutnie. A już teraz 120-milimetrowy moździerz z nawierzchni Rach na podwórzu kołowym. 8 egzemplarzy 21. Brygady Strzelców Podkarańskich z Rzeszowa. Kolumna moździerzy Rach dochodzi pod Koruszu w gruzie Szkolszy. Przeznaczone jest do rażenia okiem pośrednim i na wprost obiektów przeciwnika. Ponadto przy użyciu amunicji specjalnej moździerz realizuje zadania w zakresie świetlnego i innego zabezpieczenia działań. Już za chwilę przed Państwem rakietowe i przeciwlotnicze środki walki na podłożu kołowym. Wśród nich pojazdy morskie jednostki rakietowej pochodzą w skład 3 grupy okrętów. I już zbliża się do nas wóz kierowania środkami walki. Combat Command Vehicle. 2 egzemplarze wystawiła morska jednostka rakietowa Siemierowice. I wyrzutnia pocisków rakietowych Missile Launch Vehicle. 2 egzemplarze, również morska jednostka rakietowa Siemierowice. Za wyrzutnią pocisków rakietowych widzimy z nawierzchni przeciwlotniczy zestaw rakietowych Kołobrad na podwozie kołowym. 6 egzemplarzy z 8 pułku przeciwlotniczego Koszalin. Oba egzemplarze 4 pułk przeciwlotniczy Czerwiec. Modułem pojazdów dowodzi starszy komandzy sztabowy Krzysztof Łowiecki. Łowcza 3K. 2 egzemplarze z 4 pułku przeciwlotniczego z Czerwińska. Parę pojazdów Łowcza potem. 1 komplet z 1 pułku saperów Strzegu i 1 komplet z 2 pułku Strzegu. Na prosto. To jest tak, że to jest
Podczas działania w warunkach ograniczonej dziewczątki zapewniają kamerę termowizyczną, działanie oraz kłótnie wizyczne. Do tego przystąpienia zapewnia system MSO, choć wypisowany jest system OBE, ale w końcu zawodu systemów rakietowych, baterii, artylerii i rakiet przeciwlotniczych, stanowisk dowodzenia, węzłów łączności i wzmocnień terenowych. Zniszczy każdego przeciwnika oraz zapewnienia.